jutrze dla gości. Dla gości klucze. Pierwszą to macie do przebierania, a druga jest dla masażu. Tą macie do przebierania, a tamtą z którą teraz będzie do teraz zaraz. 16. Twój? No. Lubisz ten numer? O, nie lubię, ale polubię dzisiaj. Lewą czy prawą dzisiaj? Obojętnie. Wielką. Wiedziałem, że to zrobisz. Co? Wiedziałem, już tak miałem rękę. Co będzie słuchane? Różnie, ale zazwyczaj rap jakiś. Polski, zagraniczny? Też raczej polski, ale zagraniczny też. A dwóch jakichś artystów? Bach, Rufus, Sokół. Głównie tych ostatnich teraz. Ale teraz chyba płyta Rufusa. Nic z tego słucham na razie. Quebo Taco? Też, ale mniej ostatnio podchodzą mi płyty. Raczej wolę te rapsy. Dobra, Łona? Raczej myślę, że Quebo i Taco nie są przed meczem, nie? To raczej, żeby sobie po meczu po cichu posłuchać. Thank you.
Ten. Zagór, co jest? Kontuzja? Nie. To jest po prostu trudy meczu walki. Szkoda po prostu gadać. Czemu szkoda gadać? Ciężki mecz. Wymagającym przeciwnikiem na ich terenie. To taki, powiem ci, mecz walki i to takie przez duże, wielkie W. Tylko walka tak naprawdę, nie było. Za dużo nie mogliśmy tutaj powojować, tak naprawdę. Wszyscy poobijani, no ale punkt do Torunia wróci i trzeba go szanować. Wracamy z czymś do Torunia. Dokładnie, dobra. Nie możemy być za bardzo zadowoleni, ale najważniejsze, że ten punkt zostaje. Tak jest, dzięki wielkie. Michał, wszystko w porządku z nogą? No, może być. Skurcz czy coś więcej? Nie, skurcz mocno złapałeś. Źle upadłem. Ze zmęczenia może też, ale bardziej po prostu skakałem, wiesz, do głowy nie kontrolowałem. Nogi postawne i tak źle upadłem, że skurcz mocno złapałem. Trudny mecz, co? Trudny, no wiesz, no drużyna, która jeszcze nie wygrała. Nie umniejszając nam, bo też zaangażowanie u nas było bardzo wysokie, no ale wiesz jak to jest, nie wygrywasz jeszcze meczu, to zostawiasz tak. Wszystko, nie? Wszystko co masz w płucach, wszystko dajesz z wątroby i jest naprawdę bardzo ciężko przeciwko takiemu zespołowi grać, ale jestem pewien, że jakbyśmy grali u siebie, to ten mecz byśmy wygrali po prostu. To mogę ci powiedzieć, tutaj, że będzie taki mecz w Toruniu. Na wiosnę, będziemy mieli okazję do rewanżu, nie? Tak jest. Tutaj dzisiaj były ciężkie warunki, Resowia też nam ciężkie warunki postawiła, ale trzeba patrzeć też na pozytywy, nie ma co się dołować. Dobrze, na razie punktujemy i oby tak dalej. Tak. Powiem tak, no kolejny mecz na zero. Jest, co prawda nie ma kompletu punktów, ale no ta forma z tyłu cieszy na nie pewno. Nie przyjechaliśmy tutaj po remis na pewno, ale
też nie przesadzajmy, tak? Jeden punkt możemy szanować. Liczyliśmy na więcej, pracowaliśmy na to ciężko. Może dzisiaj trochę z przodu mieliśmy mało sytuacji, ale... No ale trudno, nie ma co się załamywać. Tak? Dobra, dzięki wielkie, Michał. Gordian, żyjesz? Żyję. A co to za... Ale poturbowali cię tam mocno, co? No, z biodra mi wjechał. Słucham? Z biodra mi wjechał. Z biodra wjeżdżam. Ale gdzie dostałeś konkretnie? Gdzieś tu pod mostem. Splot jakiś tam słoneczny, tak? A nawet nie, że zatkało, tylko... To bolało, nie? A ci? Nie umiałem oddychać. A ci? No, Kuba, kolejny występ drugoligowy. No ale tam za dużo ciężko było, mało miejsca do grania, co? Mało ciężko do grania też. Nie miałem czasu zbytnio, żeby się wykazać, bo wysoko przeciwnik. A powiedzmy, jednak stąd też meczu obejrzałeś z boku boiska, jak to wyglądało z twojej perspektywy z boku. Jednak tam no ciężko było w tym ciężko meczu. Przeciwnik szybko łapał piłkę, szybko doskakiwał, także miejsca nie mieliśmy dużo na nic. No i co no? Mecz wyrównany. Remis. Oczywiście go szanujemy, bo wiedzieliśmy, że Lana to jest bardzo dobry zespół. Myślę, że jeden z lepszych, z którymi żeśmy się do tej pory mierzyli. Ale tak jak tu trener powiedział, może dzisiaj oni nie pokazali swojego maksimum.